Poniedziałek, 25 marca, 6:59, czasu środkoeuropejskiego. To są kalendarze giełdowe BossaFix. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. S&P 500 znajduje się w rejonie 1558 punktów, czyli w rejonie oporu dokładnie z 15 marca, sprzed godziny 8 rano. Bariera ta praktycznie powoduje, że podaż jest w tym momencie bardziej aktywna, przy czym jak najbardziej realne jest przełamanie w górę tego oporu. Natomiast ważne wsparcie to 1550 punktów, 1544 punkty i układ wstęgę Angapiego pokazuje, że tutaj przewagę ma popyt, więc jak najbardziej nawet w tym momencie brak przełamania wskazanego oporu może spowodować nieznaczną korektę, przy czym powinna ona być potraktowana jako ruch praktycznie korygujący i wstępujący zarazem do nowej fali wzrostowej, czyli jak tak zwany pullback, takie cofnięcie się. Dopiero przełamanie wsparcia 1544, czyli także 1550, powinno zobligować tutaj podaż do silniejszej aktywności i do odwracania tego ruchu wzrostowego, jaki obserwujemy od godzin porannych wyprowadzonych z 22 marca. Futures dla Dow Jonesa mają podobny scenariusz, przy czym tutaj na wykresie widać, że popyt jest mocniejszy. Kwotowanie to 14,499 po przełamaniu oporu 14,470. Jak najbardziej możliwy jest ruch już na samym początku do 14,520, nawet w stronę 15,000 punktów w tym tygodniu. Przy czym bardzo ważny poziom, trigger level, taki punkt wsparcia, lokalnego wsparcia to 14,450. I jeśli pojawiłaby się korekta, to powinna dotrzeć do tego rejonu, z którego powinno nastąpić odbicie. A jeżeli nie, jeżeli tutaj popyt rzeczywiście by przegrał ze sprzedającymi z podażą, to pamiętajmy, że układ wstęg gapiego, czyli średnie eksponencjalne z okresów 2 do 200, przyjmują dodatnie dynamiki wzrostowe. To pokazuje, że nawet nieoczekiwana głębsza korekta powinna wygasać im bliżej EMA 200, czyli w stronę 14,384. Bardzo ważne wsparcia, które podtrzymują generalnie układ wzrostowy, taki średnio horyzontalny, to 14,326, 14,313. Futures dla DAX-a przed otwarciem to wartość 7,947, czyli ubiegłotygodniowy poziom zamknięcia. Ruch mierzony w stronę 8,016 punktów wydaje się jak najbardziej prawdopodobny. I tutaj zachowanie 7,927, 7,915 to wsparcia, czyli podbicie z ich rejonu może wyprowadzić kurs nawet w stronę 8100 punktów. I zerknijmy, jak to wygląda na EW20. Kurs zakończył ubiegły tydzień przy 2374. Został osiągnięty dołek poniżej 2368, nieznacznie poniżej, w rejonie 2363. W związku z tym brak przełamania dołka, a przetestowanie wsparcia 2368 oraz ewentualnie wybicie się ponad 2386 w górę potwierdzi wyrównywanie takie relatywne do tendencji na zachodnich futures, czyli powinna pojawić się tutaj na EW20 korekta wzrostowa z zasięgiem do 2437, ale także nawet do 2490. Do tego właśnie potrzeba wybicia w górę 2386, brak przełamania 2368 i próba kolejnych zwyżek. Jeśli jednak 2368 ten poziom zostałby przełamany, to moglibyśmy obserwować ruch w stronę 2350, nawet 2300 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.